Czołem ludziska, z tej strony Staszek. Miszynka. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku z Fortnite oczywiście. Nie no, gramy w Totally Reliable Delivery Service. Jak już w końcu pierwszy fix wszedł i wreszcie szyna... Czy ty mi złapałaś za twarz właśnie? Za okulary. I właśnie, moi drodzy, udało się nam w końcu ustawić wygląd dla szyny odpowiedni. Wyglądam niesamowicie profesjonalnie. Wyglądasz po prostu jakbyś była co najmniej 50 razy większa niż w rzeczywistości po prostu. Świetnie ci to działa, u ciebie to. Więc moi drodzy, dzisiaj skupimy się w tym odcinku przede wszystkim na czym? Na eksploracji. Masz. O. Ale że olewamy paczki i idziemy, tak? Ha, bo to wiesz, że to trzeba zrobić mega, mega turbo szybko i już jest brąz, już jest srebro. I już dupa. O, jakaś mucha lata. Trzeba sobie przypomnieć, jak to w ogóle się grało. Dajcie jakiś samochód. O, halo, czekaj, panie, czekaj. Czekaj. Nie mamy dodatku. Co ty zrobiłaś? Położysz, co to było? Położysz się, myślisz na tym i koniec? Ale no wziął i poszedł. Więc moi drodzy, dzisiaj postaramy się wam pokazać po prostu i sobie... O Jezus Maria, co się wydarzyło, ta fizyka tej gry. Będziemy chcieli po prostu pokazać wam... To nie Human Fall Flat, przypominam. Łop. Jak wygląda ogólnie ta gra? Jak wygląda świat? Poeksplorować sobie troszkę. Ojoj. Poeksplorować sobie, połazić, posprawdzać. Co tu można robić? Jakieś aktywności dodatkowe może uda się? Może jakąś paczkę chociaż jedną zrobimy? Czekaj, mam różowy pojazd. Masz podnośnik. Oho, widzę cię chyba. A nie, to jest inny. Wykręć. Mam wrażenie, że tu gdzieś kiedyś było lotnisko. Ja bym chciała na to lotnisko pójść, olać na razie paczki. Tu są jakieś takie sekrety do zrobienia ogólnie. A im więcej, właśnie, nie pokazaliśmy garażu. Czy możesz pokazać garaż garażu? W okazji? A ja nie wiem, gdzie jest garaż. Tam, gdzie ostatnio byłaś. Gdzie zaczynaliśmy grę. Bo tutaj ogólnie w garażu można odblokowywać potem kolejne rzeczy. Jak? Będziemy zbierać po prostu puchary. Szyna jedzie. Dobra, szyna jedzie różowym pojazdem. O, nie tam wiem, jest... gdzie jadę, ale spoko. Gdzieś tam, gdzie nasz garaż jest. A ja spróbuję polecieć samolotem. Nie wiem, czy mi się... Czy mi się to uda? O, to jest zielony samochodzik. O, czekaj, muszę zrozumieć, jak to się... Aha. Jak tu się przyspiesza? Tak, i chyba w górę. Ło! Ło! Lecę! Zobacz! Pięknie. Nauczyłem się latać. I moi drodzy, robimy ja szybki... Ja jadę bardzo wolnym zobacz tu, system. Zobacz tu. Wow. O, tam masz jakiś ten, że niby lotniskowiec czy coś, platforma tu jakaś. Mogę też wylądować, proszę bardzo, jakbym oczywiście nauczył się lądować, byłoby miło. Dobra, trochę ogarniam. Ten pojazd nie może jechać ciut szybciej. O, to jest drugi samolot, gdybyś chciała polecieć razem ze mną. Ło! Może kiedyś do niego dojadę. Dobra, czyli tu jest jakaś taka wyspa. Wiesz, co mnie najbardziej ciekawi? To tam, ten puzon tam daleko. Tam, o, te chmurki. Tak. Polecę może tam ten samochód i zobaczę. Zaraz zacznie jechać w tył. Albo to musisz maksymalnie wygiąć do przodu gałę. I co, no to... wygięłaś gałę do przodu? Proszę bardzo. No dobrze, no to widocznie tak pod górkę jedziesz. O, stadion! Proszę bardzo. W tym stanie coś się dzieje. Booster City. O, to jakoś... O, wreszcie normalny zobacz! Samochód. Zobacz, co tu dali. Co to jest za cyberpunk? Patrz! Zobacz! Cyberpunk. I w tym momencie cyberpunk wyszło. No po prostu wyczute. Dobra, to ja. Hopsa! To było intensywne wyjście. Co to? Czemu drzesz mordę? Okej, okay, jestem w nowym miejscu i nie wiem, co tu będzie. Idę zwiedzać. Cyberfunka. Ale jakie to jest wielkie. Tutaj co to można robić? Co ty masz jakąś przyczepkę, tak? Tak, z łódką. Okej. Okay. A ja właśnie przechodzę przez portal. O, przyczepkę, ten, zgubiłam. Wszystko zgubiłaś. Łódkę. O, tego słowa mi brakowało. Tak. Niestety nie był to dźwięk ginącego Pac-Mana. I never seen so many funky deliveries before. Ode mnie nie dostanie żadnego funky delivery. Masz chyba zły samochód do takich zabaw tam. Nie no, gdzie tam, wydaje ci się. Co tu w ogóle musisz jest? Znaleźć jakiś ciekawszy samochód. Ja no, wiem, może. Najlepsze to, że... O, to tu jest niebieski. Sterowiec. Ja bym się nawet sterowiec też chciał się dostać. Tylko pytanie, co tu można robić w tym miejscu? O! O! Jaka scena. Koncertową. X to lounge? O-o! O-o! Wystrzelasz się gdzieś? Uo! Lecę! Aż się zatrzymałam. Uo! Auć.
Na ryj spadłem ostro, ale tutaj widzę, że chyba co to tutaj za wiatr jest... jakiś. To można zrobić jakąś paczkę. Czekaj, ciebie mi przez chwilę gdzieś pokazywało. Sterowiec. Chyba. A tutaj tak można też prawo łapo i gałkę. O, i co to jest? Space Slam Red Hot Rush Booster Club Needs Some Fresh Beats. Jetpack. Jetpack. O Jezu. Dziwne rzeczy tu są. To naprawdę jest jetpack? Rise Art, to naprawdę jest jetpack chyba. O panie! Łojacie! Nie umiem tym sterować. Ale okej, okay, ale teraz pytanie. Deliver to the stadium. Ale co mam deliver to stadium? To mam deliver to stadium? A gdzie tu jest kurde stadium? W jakim stadium ja jestem w tym momencie? To mnie ciekawi. Tym się strasznie steruje. Tym się okropnie steruje. Muszę przyznać. Patrz, zaklinowała mi się nóżka. Widzę. I mi drga. Teraz masz problem. O nie, teraz się rozwalę. Jojo. Dokładnie o to mi chodziło. Dzej. Ja mogę. Pięknie. Chcesz, że sobie świetnie radzisz? A gdzie jest stadion? O nie! Wyszczeliło mnie i spadam do wody. Jełop. Chlup. Ja czy się zrespawnuję z powrotem tam. O! A mogę tym też latać? Wiesz co, mi się wydaje, że to trzeba zanieść obie części, ale ja jestem sam i dupa i sam nic nie zrobię. Także ja tutaj jakby canceluję deliverę. I też widzę inne rzeczy. Czy to ty zrobiłaś klakson? Nie. To za oknem. Coś klaksonnęło i nie wiem, co to było. To była rzeczywistość za oknem. Rzeczywistość klaksonnęła, okej. O, znalazłem... jak się nazywa to coś, co jak kapie, to nie kapie? Straciłam orientację w ogóle przez tę kamerę. Jak się nazywa to coś, jak kapie, to nie kapie? Parasol. Nie kapek. Parasol. Dziękuję. Bardzo pomogłaś. O, to gdzieś tam... A, bo ty tam jesteś. To jest jakiś pseudo... Kurde... Dobra, dawaj ten samochodzik, pojadę zobaczyć, co Staszek robi. A ja tu mogę znowu kolejną przesyłkę To dymknąć. Mnie ciągnie za włosy. O, Ramsu, nie mam do dodania. Zaczepiłam się. Nie mam nic do dodania, a gdzie mam to dowieść? Zaczepiłam się i nie mogę się uwolnić. 100 metrów o. To gdzieś tutaj, teraz spróbuję to dowieść. Jezu, trzeba inaczej, matko. Podnoszenie tych paczek tutaj jest straszne. Czy w ogóle tutaj obsługa tego wszystkiego jest masakryczna? Jakoś tak, nie wiem dlaczego tak wymyślili to sterowanie, ale najczęściej będzie paczka wylądować po prostu za mną. No i ja jestem w stanie tej paczki włożyć. Seriously. Seriously paczka, weź ogarnij się. Super. O, jak ładnie się kręci, pięknie, dokładnie o to mi chodziło. Mi też dokładnie o to chodziło. Próbuję wziąć paczkę z przodu lewą ręką i prawą ręką, a natomiast... Czy ta kamera mogłaby się zdecydować, co mi robi? No to prawą gałką decydujesz, co robi ale kamera. Ale bardziej chodzi o to, że przez cały ten czas nie dotykałam kamery. Aha. Samo mi się tak obracało. No ale tak, bo musisz tą kamerą jakoś tam manipulować, no. Ale ja nie umiem tak. Proszę bardzo, ja się zachowuję jak prawdziwy kurier, czyli napierdzielam tą paczką. I tam widziałem w komentarzach, pisaliście, że za mało rozwalałem paczki. Za mało rozwalaliśmy paczki, więc mam nadzieję, że... Zadowolimy was bardziej w tym materiale z rozwalaniem paczek. Dobra, teraz pytanie. Deliver to the rooftop? A gdzie tu jest rooftop? Nie, spadaj. A gdzie tu jest rooftop? Jak ja mam tutaj znaleźć rooftop? Panie! No co pan? Co? Kurna, wjechała we mnie jakaś menda. Boże, się przestraszyłam, idę sobie. O, aha! Tam za rampo! Co ty zrobiłeś? Bo tam na górze trzeba dostarczyć paczkę i to trzeba się rozpędzić w takim wypadku, okay. Dobra. W ogóle spawn. To jak moja postać się porusza jest po prostu fascynujące. Prawda? Cancel delivery. Ciężko powiedzieć, czy ona spada w bok, czy ona spada w górę, czy co ona robi. Ona po prostu cieszy się życiem. W bardzo specyficzny sposób. Dobra, podnosimy rączki Staszek. Podnoś rączki Staszek. Wrzucamy... Świetnie. Jeszcze raz. Pierdoło życiowa. Bierzesz. Kto umieścił ten samochód tak blisko ściany? Bo nie gdybyście... Człowiek, on może czeka na paczkę. Gdybyście chcieli zagrać sobie w... Oczywiście, tak jak mówiliśmy, przed na Epiku jest ta gra, ale co ciekawe, żeśmy tutaj wypatrzyli też informację, że nie tylko jest na Epiku gra, ale ona jest przez pierwszy tydzień za darmo. Gdybyście chcieli, to możecie sobie na Epiku zagrać. Za darmo!
cebula ostra się w nas uruchamia na pewno. Znowu znalazłeś odrzutowego Menela. No nie! Dobra, ale ja spróbuję skoku chociaż. Spierdzielaj! No nawet nie umiem trafić w skocznie. To jest smutne. Dobra. Nie chcę Hong, ani Kong. Ja chcę po prostu tę paczkę dostarczyć. Gdzie w ogóle ta paczka jest? Ja mam lecieć. Nie wiem, do mnie leć. Powodzenia. A możesz w ogóle tym sterować? Nie. Tak właśnie myślałem. To zobaczymy, jak to ty wyjdzie w sumie. Myślę, że w kierunku wody nie ma nic ciekawego. Możesz zawrócić może, nie wiem, w jakąś inną stronę. Co się wydarzyło? Zepsułaś. Utopiłam się. Zepsułaś. O, wylądowałam u ciebie. O, faktycznie. A to ciekawe, dlatego, że u mnie jest aktywny quest. To jest tak. Gdzieś tam. No pierdziel! No nie wierzę! Właśnie tu jestem! Jaka space karetka. Ale w ogóle jaka menda, już któryś raz mi wszystko popsuła. Cancel. O. No, ale ja tam na daszku tańczyłam. Respawn. Gdzie my to respawn? A gdzie jest, gdzie ja jestem teraz? Gdzie jest moje zlecenie? Gdzie mnie to respawn? Ej, zostałem oszukany. Musisz ty zaliczyć ten quest. Haha! Powodzenia. Bomba? Dobra, zostałem oszukany. Zabrano mi paczkę, zabrano mi miejsce, gdzie chciałem regenerować wszystko chciałem, ale nie mogłem, ponieważ zabrali. Dobra, jadę. W ogóle jest. Jadę! Lampy, taki budynek. Jadę! Nie wiem gdzie w sumie, bo to jakoś tak pusto jest ogólnie. Może zjadę stąd? Czekajcie, czy cię gdzieś znajdę. Ło, panie! A gdzie tu jest hamulec ręczny? Nie ma. Nie dali. No także, może na tamtej się... O, patrz, jaka tam jest fajna wyspa, zobacz, patrz. No, pewnie da się tam nawet dolecieć. I tam jakoś na górę trzeba jakoś wejść może. Tylko pytanie, gdzie tu jest jakiś system? Ja chcę polecieć. Leć. A jak chcę polecieć, to gdzie tu mam jakieś coś do latania? Upsi. Ja chcę coś ja do... Ja wjechałam. A, nie, bo tutaj... O, tu jest jackpack. Czekaj, tu jest jackpack. Co robisz? O, tańczę, a co? Gdzieś tam spadałaś. Oj, nawet jeszcze żyjesz. Nawet jeszcze żyję, nie wiem gdzie Dobra. Jestem i co robię. Wygląda to dla mnie tak samo. Spierdzielamy. Co mówi lama do lamy? O, tam jest ta wyspa. Właśnie o to chodzi. Ten jetpack jest tak beznadziejny w sterowaniu, że ja nawet nie umiem sobie tego wyobrazić inaczej. I nie wiem jak... Świetnie! Coś właśnie wybuchło. Bo mi cię pokazuje gdzieś tam. Zobacz gdzie jestem. A, to może dlatego. Czy ja wylądowałem? No jackpack się zniszczył, no. Fajnie. Nie umiem sterować jetpackiem, jest po prostu tak bardzo źle. Zero logiki w tym sterowaniu, powiem ci. Zero. Szukam innej formy. O, tu jest jeszcze, a to jest ten sam jackpack. Dobra, próbuję ostatni raz. Gdzie to w ogóle jest? Przy jackpacku. To mi dużo mówi. Właśnie go uruchomiłem. Gdzieś tam. Próbuję zrozumieć jak się... Czekaj, czy ty tam gdzieś ale latasz? Ale tu z rampów. Gdzie? Z drugiej strony. Gdzie jest kurna wyspa? No, bardziej z drugiej strony. Ale w ogóle jak to ma, jak to steruje? Jak to działa? Nie wiem, dla mnie ogółem jakiekolwiek sterowanie w tej grze to jest zagadka. Tak, dla mnie już też zaczęło być. Teoretycznie jakoś tam niby kierunek jestem w stanie wybrać, ale to jest tak dziwne. O, jetpack. Możesz sobie, to zobaczysz sobie. No proszę bardzo, zapraszam na jetpacka. Niezapomniane wrażenia. Gdzie jest ta wyspa? To w ogóle działa. Jak się musisz złapać, to po prostu wystarczy złapać ręczkami i to już się No właśnie. Także tylko lewa gałka steruje. O, widzę wyspę. O, do jutra dolecę. Myślę, że dam radę. Dobrze ci idzie. Spotkamy się na tamtej wyspie. To jest ciekawe. W ogóle zobacz, co tu się dzieje. Mam kurna świeczniki. Możesz po prostu teraz... I nie idzie tego ruszyć. Zdmuchnij, jak na urodziny. A ja lecę. A nie, bo to mnie wraca na stadion, a ja chciałem wyspę. To może to jest. O, wleciałam w chmury. O, jadę. Brawo. I to jest chyba stara wyspa. Czy stare miejsce, ja chcę znaleźć... Nie, naprawdę, sterowanie w tej grze jest dla mnie całkowitą zagadką.
porównaniu chociażby z Human Fall Fatal, tak, który wydawał się do tej pory, o tu jest ta wyspa, ciężkie do sterowania, nie? A teraz to w ogóle bajka. A podoba mi się, jak przechodzę przez różne tekstury. Co się dzieje? Ty jak pod jakimś dachem jesteś pewnie, tak? Chyba tak, ale nie jestem w stanie w żaden sposób tego w ogóle zmienić. Ja zrozumiałem, o co chodzi. Jak lewo-prawo klikam, to tak dziwnie się przerzucam, ale potem mogę góra-dół i jestem w stanie już rozkminić, jak tu latać. Mniej więcej, ale za chwilę stracę. Ło, coś ci... Idealna pozycja. O, to ta jest jeszcze lepsza. Cudowne jest. Zobacz, zobacz, lecę do laboratorium kurde Dextera. Chodź do mnie, tu będzie fun. Tutaj, laboratorium obserwujące gwiazd. Ale ja nie wiem, co to znaczy do ciebie. Jak zginiesz, gdzieś tam spadł... O, bierz ten jackpack i jedziemy. GASA Research, o nie, to jest GASA, ten dowcip, że NASA niby, a to jest GASA, o matko. To jest tak złe, że aż złe. Ile tutaj jest fajnych rzeczy. Dobra, czas się rozpierdzielić artystycznie, więc uwaga. Przepraszam, jetpack możesz jakoś... Nie umiem go obsłużyć, naprawdę. A ja prawie walnąłem w tego. O, nie stój! Gdzie? Gdzie? No zobacz! Zobacz to, co ty w ogóle robisz? Ty nie masz spadochronu. Rozwalił mi się jetpack i wywalił mnie z samego szczytu, gdzie było tyle fajnych rzeczy. No cóż. No przecież... Smutek. A czy ta mina lądowa też, jak dotknę ją, to wybuchnie? Uwaga, uwaga, test miny lądowej. Miny wybuchają! Dobra, miny wybuchają. Tak, minom się to zdarza. Bardzo rzadko. Chyba, że gramy w Keep Talking. Wiesz, że zagrałbym w Keep Talking? No, na pewno prędzej niż w to. Ogólnie tutaj jakbyście jeszcze nie zauważyli, Szyna nie jest wielką fanką tej gry, więc... Nie, nie, absolutnie nie. Więc ma swoje śmieszne momenty, ale nie czuję, żeby było warto dla tych momentów. Wydaje mi się, że to jest ostatni odcinek tego oto cudeńka. Prędzej chyba wrócimy do nowej mapy w Human Fall Flat, albo właśnie, nie wiem, do Keep Talking spróbujemy zerknąć. Ja tak próbuję delikatnie lobobować. Łe! Stój! Co ty masz? Złapałam gdzieś po drodze i o! No to chyba wylądujesz obok mnie, może. Może to zadziała jak latawiec. Pięknie. Albo beton w wodzie. Zadziała jak beton w wodzie. O, siema! Proszę bardzo, wskakuj na pokład. Trzymaj się rączką. Tam, no na rotorze! Tam zobacz co, uchwyty, widzisz takie żółte uchwyty? Nie. No po bokach. Po bokach są żółte uchwyty. Dlatego mam się uchwytać? Tak. To będzie wesołe. Chwyć żółty uchwyt. Gotowa? Nie, czekaj, bo trzymam paczkę. Dawaj, bo ja muszę startować. Możesz tam trzymać cokolwiek teoretycznie. Trzymasz już? Tak. To trzymaj obie. I lecimy! Co się stało? Czekaj na mnie. Taki. Paczkę zgubiłeś. Tak? O, sorry. A to trzeba paczkę tu na górę zawieźć, zobacz. No to jest, jakby to jest zadanie. A kij! I teraz zaczekaj, cheat zrobię. Patrz i respo. Pięknie. A ta paczka, wiesz, teraz się zresetuje. Dobra, wrzucaj gdzie paczkę. Jesteś? Wrzucaj paczkę, tutaj się, dawaj, tu wrzucaj się, tu wrzucaj paczkę. Ona nie powinna być z tyłu? No właśnie nie tutaj. Nie ma miejsca, no ale jak ty tu pójdź, jesteś, to ja nic... Pójdź, ja już wezmę, przejmę. Ale ja jej nie trzymam. Dobra, to nie trzyma, jak nie trzymasz. O, dobra, jest. Pięknie zasłania. Myślę, że to da radę. Czy jesteś przyczepiona już tak, że możemy lecieć? Być może. Spróbujmy chociaż jedno tak delivery zrobić dzisiaj. Ja muszę po prostu ogarnąć... No ale przecież trzymałam ją. Chyba jednak nie. O, świetnie! Dobra. Okej, czyli to do tyłu, a to do góry. O, idę się utopić. Sterowanie jest bardzo, bardzo dziwne. Dobra, jeszcze raz. Respawn. Cancel delivery. Jeszcze raz próbujemy. Dobra, czekaj. Ostatni raz, trzeci raz. Czekam. Dobra, jest paczuszka. Biorę paczuszkę. Ty się już tam ustawiaj do abordażu. Ja sobie stanę tu. Tylko ja muszę paczkę tam albo wrzucić. O, czekaj, mam pomysł. Tu. Gdzie? Da się tu wejść? Ale jak trzymasz rączkami, to co, to nagle spadasz? Tak, bo trzymam. No, a może złapię tak o żółte. Czekaj. Spróbuj złapać o żółte, może to ma znaczenie. Musisz podejść, a potem próbować rączką to złapać. Ale ona mi podnosi wysoko rączkę. Ale to... A jak chcę, żeby było... O, dobrze, trzymasz. Dobra. Obróć się i złap drugą ręką. Dobra, Stanisław złapał. A, widzisz, już puściło. To nie wiem, o co chodzi. Dobra. Ja spróbuję dostarczyć tę paczkę.
Pewnie mi się to nie uda. Ty jesteś? Tam jesteś. Dobra, cicho. Lecę. Ale ja chcę do przodu lecieć, halo. W tej grze nie ma do przodu, do tyłu. Ale ja chcę lecieć. Dobra, chyba lecę. Kamera oczywiście jest dzika, ale okej. Okay. Dobra, lecę. Gdzie ty jesteś? Znacznik. Którego nie widać. Dobra. Bo tu lecisz tam, dobra. Tam. Dobra, jest okej. Okay. Ło! Tak! Pięknie. Ale przynajmniej jestem, tylko jestem po złej stronie płotu! Nie, jestem po złej... O, patrz, straciliśmy achievement. Jestem po złej stronie płotu! Dobra, czekaj. Poszukamy NASA. Uwaga, uwaga. Ha! Ptaszor tu jakiś lata. Dobra, jest paczka, czekaj. Jeszcze mamy, Delivery! Co ty robisz? Ty lecisz? Ciężko powiedzieć, co ja robię. A, bo ty próbujesz polecieć tym. Dobra, chociaż będzie na brąz. Nie, sterowanie to w ogóle... Chociaż na brąz, tak, trzeba, ja wciskam dosłownie w tym momencie 5 przycisków naraz, żeby w ogóle cokolwiek to zrobić. To jest w ogóle samo do grania jest po prostu męczące. Złoto! Zobacz! Złoto! Pięknie. Jestem dumna. Złoto! No po prostu, so happy my package Weź arrived. Tak, no. Co? Nie, do tej rudej. A to jest gaśnica też do lata. Oj, tu jest też ta artystyczna klucha, zobacz, ta latająca. Jaki to? Nie dotykaj tego, bo to boli. Co to jest za pojazd? Spójrz. On chyba potrafi, nie wiem, coś do magnesem. Do tak. Ciężkich rzeczy metalowych. A co to jest to? Ty! Co to jest to? To mnie intryguje. Co to jest to za dziwną rzecz? Ja bym chciał sprawdzić, co to. Sprawdź. Ty, tu można... Ha! Nie wierzę, to są rakiety, to chyba jakieś kosmiczne, zobacz. Spójrz. No widzę. Teraz lewo, prawo. Możesz się wystrzelić? Ujacie! Lecę w gwiazdy! A co robi drugi? Ale lecę. Lecę! Zobacz w niebo. My zobaczysz gdzieś, może. Szukaj mnie na mapie. Może nie. Tak, o! O, pięknie! Właśnie tam byłem. A teraz jestem spadającą gwiazdą. Lecę do ciebie. Znaczy nie wiem, czy polecę, ale próbuję. Patrz, jak się turlam. Możesz mnie zobaczyć, gdzieś tam spadam. Może. Zobacz, gdzie jest ten znacznik. O, tam! Na górze. O, tu. Lecę! Zobacz. Czekam. Lecę! Dam radę! Jestem blisko! Lecę! Spadam! Ała! A, bo ty tam bolesne. Gdzieś za górą spadłeś. To było bolesne. Okej, okay. No dobra, to jakby NASA jest spoko. Można chyba się stąd ewakuować. Ja to tylko robię po to, żeby uruchomić sobie swój rotor. Dobra, ja to nie umiem tym latać, więc myślę, że to będzie szybka przeprawa. Do tyłu, Staszek. A ty masz jakąś budkę tam, czy coś? Nie wiem jeszcze. Na razie widzę tylko pomost i minę. Lecę! Dobra, nauczyłem się latać. Kraby? A te kraby mogą ci coś zrobić? Nie wiem, pewnie tak. O, jaki chyba, wielki że po prostu krab się ze mną ściga. Dziabnij go tam. Czym? Nie wiem. Włosem? Dziabnij go. Czyli wychodzi na to, że ja mogę sobie po prostu obiec tę wyspę naokoło i to tyle. Tak, ale nie wiem, jak jest. O, tam jest jakiś statek. To jeszcze można tę wyspę. Ja lecę do tego. Lecę masz do. Jakiś statek. No, statek jest po prawej stronie gdzieś tam. Jak patrzyłaś kamerą. No ale tam to jest cholera daleko. Ojoj, flip vehicle, ale ja chcę... Aki! Gdzie spadnę, tam spadnę. A nie, ja wróciłem do ciebie. O nie. To znowu jest NASA, fasa, lasa, pasa. Ale tym razem może... Auć. O! Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie razem polecieć. Czekaj, bo nie wiem, czy... Czy jesteś gotowa na lot? Teoretycznie się przy okazji. Trzymam. Dobra, uwaga. Patrz, lecimy razem. Ty patrzysz w jedną, ja patrzę w drugą. Teraz... Piknie, zabierz mnie na wycieczkę. Teraz próbuję zrozumieć, jak polecieć do przodu. Jak to rozkminię, będę zadowolony. Okej, okay, co teraz? O, dobra. Chyba lecę. Tak, bo to zależy, jak się ułoży. Dobra, jestem zadowolony, nara. Ale... Powodzenia. Co za chamstwo. Ja chciałem tutaj rakiety tutaj. Idealnie What? Stoi. Idealnie stoi, bym powiedział. O, możesz sobie tym polecieć. A nie, ja tym polecę. Zanim ty dojdziesz tutaj. Co ty robisz?
Próbuję zrozumieć. Co w ogóle jest? Hamujesz wałkiem podczas zlatywania. Ło! Ło! A ja mogę coś tu metalowego na przykład? Co to jest takiego metalowego, żebym mógł tutaj coś wziąć? O! Panie pilocie! Nie umiem sterowocie. To jest jakiś starocie. Dobra, jest Dings. Idziemy stąd. Lecimy stąd. Gdzieś. Nie wiem ja gdzie. Ja tak zostanę. A gdzie była ta wyspa z tym? Tak, bo ja wiem. No, gdzieś była wyspa z tym. No to fajnie, że była z tym wyspa. Ja chcę wyspę z tym. Z takim stateczkiem. Stateczek był tam pod wodą. O, ty patrzysz akurat na wyspę ze stateczkiem. Zobacz. No, jak patrzę, to widzę. Dlaczego lecę do tyłu? Naciskam do przodu. O, ponieważ proszę. To jest ta gra. Ale ja chcę do przodu! Halo! Czy mogłby mnie... No, jestem w miejscu, stoję. O, dziękuję bardzo. W końcu lecę jak chcę. Lecę. Okej. Okay. Lecę pięknie. I na stadion będę skakał. Nie, co tu... Ujo, aż teraz rozpędziłem. Dobra, tu jest lodowa kraina, tu jest Święty Mikołaj! Święty Mikołaju, nadchodzę! W dupę, nadchodzę! Wyjdź mi... No, ja chcę do Mikołaja. Łaja! O nie. O. To Mikołaj jest tam wysoko. Okej. Okay. To Mikołaj został tam wysoko, niestety. A ja wpadłem zaraz prawie do wody. O nie, ale jak wpadnę do wody, czy ja nie będę tam, gdzie ty? Nie! Wróciło mnie! Co za gówno! A ty tu jeszcze jesteś cały czas. No jestem. Jest bardzo zadowolona. Nie mam co tu robić, więc tak se stoję. Jeszcze raz próbuję polecieć w inne miejsce. Łap się, lecimy. Dobra, trzymaj się. Trzymaj się, lecimy. Ja już umiem sterować, mniej więcej. I tak ci nie wierzę. Patrz jak ładnie steruję, zobacz. Patrzaj, już lecę tam, gdzie chcę. Lecimy znowu do Mikołaja. Zobaczymy, co tam jest u niego, ciekawego. Skręcaj w prawo. O, to. O, tam. Choć interesuje mnie ten domek. Chcesz jakiś tutaj... domek? No zobacz, jest chatka. A, tamten domek. O, tu jest chatka, zobacz. To... A taką zimą bym nie pogardziła. A, byliśmy tu! Zjeżdżaliśmy tutaj na tych dziwnych kikutach. Pamiętasz? W sensie na sankach. Na sankach, właśnie. Zwanych dupolotami. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że chociaż dobrze wyląduję. Gdzie ty spadasz? Nie wiem. Za nisko spadłaś. Jak nisko upadłaś w tej grze po prostu. No, z tobą gram. No tak, ja wiem. Oj, znowu są daleki! Zobacz, znowu daleki. I bliski. Haha. Może jakiś quest się zaliczy tutaj. Quest w sensie. Może co to jest to? Szybowiec! Ty, o, tu jest szybowiec! Ja chcesz szybą w owiec. A co teraz? Kiedy naciskam i... Gdzie jest paczuszka? Gdzie jest paczuszka? Halo? Nie ma, bo nie umiesz obsłużyć. No zobacz, paczuszka nie działa. Wciska na wszystkie strony. Wiesz co? Może dlatego, że mamy cancel delivery musimy zrobić. A, no właśnie. Gdzie ty w ogóle jesteś? Ty masz, co to jest? Joko zjeżdżalka! Musisz wziąć paczkę jedną ręką, a drugą zjechać. Najpierw weź paczkę. Paczką. No dobra, to nie. Ale to jest robione na paczkę. Red Hot hang on left. Jedziesz. A ja będę spadał. Szybowcem. Prawie. Patrz i szybuję. O Jezus Maria, jak się z tym steruje? Jesteś? O Śnieżki, to nie ty. Ty. Ja się spierniczam teraz. Czekaj, to jest fajne. O, właśnie jestem. A ty się zabiłaś, że się pojawiłaś? Tak. Czekaj, prawie cancel delivery. W platformę. I teraz uważaj. Uruchamiam paczkę. O, i teraz domek. Zobacz. A, bo ty łapię jesteś. Jedną ręką i uważaj. Bądź przygotowana dziś do drogi. Łap drugą ręką ten latawiec. Którego nie widzę, dobra, fajnie. No to ustaw się tak, żeby widzieć. No to przejdź. Ale ja jestem na prawą stronę, idę. Przejdź na lewą. O. Ale poczekaj na mnie! Boże. Ale musimy na 3-4 złapać. Dobra, uważaj. 3-4. Fajnie, go nie trzymam. Siebie złapaliśmy, świetnie. Wiesz co, może ty złap po prostu ten... Najgorsze po prostu lamy. Lecimy! No gdzieś lecimy. Szybuję! Dobra, jakoś dam radę. Dobra. Okej. Okay. Paczaj. No właśnie, próbuję paczać, ale nie wiem gdzie jest. Szybuję.
Tylko trochę nie wyszło mi ten szybuł. Ten szybuł mi trochę nie wyszedł. A tam jesteś, widzę, latawiec. O. Nie wiem tylko, czy on potrafi do góry polecieć. Mam za nisko resuscytację krążeniową. Nie, utopiłem się. Ale wróciłem. Dobra, okej. Okay. Ale podoba mi się. Czy już się cancelnęła delivera? Chyba tak. Dobra, jeszcze raz. Ty chcesz lecieć ze mną, czy nie? Rozumiem, że nie? Nie. Ja lecę sam. Nie czuję potrzeby. Lecę! Tak jest! Dobra! Aha, ogarnąłem! Nie ma. O fuck! Czemu się puściłeś, ty kurna, ty... No co za lama? Masz paczkę. Dostarczyłem ci paczkę, prosto do wody. O matko. Ej, dobra, to mi się podoba. Delivery failed. No shit, Sherlock. What? Gdzie ja jestem? Nie wiem, gdzieś na dole. Ej, ale złap. A, znam te okolice. No i byliśmy tu kiedyś, tak, ale teraz to musimy z góry dostarczyć paczkę, co nie jest takie proste niestety. Jeszcze raz. Stanisław leci. Lecę do ciebie. Tam pilnuj. Właśnie tam lecę. Spójrz się na mnie. Gdzieś tam może. Jestem na górze. Lecę do ciebie. Pikuję. Jestem. To było cudowne lądowanie. Dawaj teraz. Ja pierniczę. Co? To był najlepszy element całej tej gry. Jak mogłaś mnie tak sponiewierać? Jak mogłaś mnie tak sponiewierać? Ja tutaj paczuszkę na złoto dostarczam. Co jest złoto? Jest brąz. Ale dostarczyłem paczkę, jestem z siebie zadowolniony. O, zadowolniony? Zadowolniony, tak. U mnie ojciec zawsze tak gadał. Zadowolniony jest. Więc ja też jestem zadowolniony. Musimy, zobaczcie, 25 brązowych zdobyć realizacji, żeby móc odblokować to. Poczekaj. Zanim wystartujesz balonem, to chodźmy odpalmy jeszcze paczkę. Po co? Bo możemy dostarczyć paczkę tym balonem pewnie. Aha, okej. Okay. No jak bardzo chcesz, no, no to... ale też można o, parasolka. Wiesz co, parasolka chyba jest po to, że właśnie można lecieć. To jest kotek? A nie, to zostaw, bo go zabijemy. To nie brzmi to jak kotek. Piesek. Ani piesek, to brzmi jak pteranodon. Pteranodon. Właś. Ja też wchodzę. Zaraz mi wyjdzie. No daj tu tę paczkę. No ale to nie jest takie proste. Możesz wziąć ode mnie. Wchodzę. Wygląda jakby pukał ksymcz trochę. Trochę. Dobra, jest. Weszło. Dobra, to co, lecimy? No dawaj. Nie wiem jak to się ja steruje. Się trzymam. Co się dzieje z tą paczką? Trzymaj paczkę. Lecimy. No ale nie trzymam paczki, a ona sama... Dobra, trzymam chyba. Czekaj. Łapię. Tak mi się wydaje, że trzymam. Co teraz? Jak się steruje? Okej. Okay. O ja cię. Ale zaraz tę paczkę trzeba zrzucić. Tam na dole. Nie jest daleko. Jezu, co się gapisz? Możemy dalej z nią lecieć. Ale tu jest dorzutka paczki. Zobacz. Jakoś tak... Nie umiem, mi to prowadzi. A, teraz w górę leci. Ja teraz w dół. W dół! Hamuj! Powiem ci... Chyba szybciej będzie, jak wyskoczysz z tą paczką. Tak coś czuję. Co tam jest w tej paczce? Dobra, możesz wyskakiwać chyba. Jestem tuż nad. Skaczemy z paczką. Dawaj ją. Dobra! Wow! Dawaj paczkę tu. Dobra, no już, idziemy. To najbardziej? Ale... Uwięziło mnie też. O, już nas puściło. Facial Hair Cosmetics odblokowaliśmy. Facial Hair. O, tu już byłam. Byliśmy tu już. Tu już latałam, nie umiem. A tu nie ma tego? Tu nie ma tego latającego. Ej, proszę mi to. Proszę mi to tak uruchomić. A, bo tu próbowaliśmy tę rybę wrzucić ostatnio, tak? To jest to miejsce. Ja nie chcę wrzucać tu ryby, co prawda, ale... Co tu jest? Wow! Jestem helikopterem! Świetnie! Brawo, a co to jest? Co to jest to? To wygląda jak bomba. Jak bomba, no. Musimy dostarczyć bombę? Co za głupota? A gdzie? To może być wesołe. Ej, ja nie chcę się bawić w bombę. Proszę bardzo, ja to cancel delivery, ja nie chcę. Bombę? Sensu. A co to jest to?
to wygląda jak kosz na śmieci. Tak, kosz na śmieci. Nie można nim jeździć. Wiesz co, chyba mi ugrzązły nogi w koszu na śmieci. Tam w tym... Ej no, leave me alone. Złapało mnie, Przepraszam, gdybyście się zastanawiali, jak się stepuje. Nie, to jest Irish tak. Dance, proszę bardzo. Nie wiem jak brzmi. O! I proszę bardzo. Poproszę same dziesiątki, Dwa. Boże. Jak możesz, no. Dobra, tutaj nic się ciekawego już nie dzieje. A ciekawe jak się uruchom... A, to jest rybę tu dadzą, chyba. A tu jest jeszcze pan samochodzik. Pojechać. Chciałbym jeszcze do tego miejsca z... Chyba nie dam rady dzisiaj już, ale chciałbym jeszcze kiedyś do tego miejsca z stateczkiem. Albo stateczek, taka wyspa troszkę. O-o, coś czuję, że to nie jest dobre. To nie jest dobry kierunek! Bye. Pa. Gdzie jedziesz? Nie wiem. Zabiję się jakoś spektakularnie, a co? A tam na górze jesteś, okej. Okay. Ja bym chciał jakiś... Czemu samolociku nie dali? Tylko jakiś taki beznadziejny samolot dali. Ja bym chciał... Polecieć gdzieś jeszcze, chociażby na ten stateczek. Kurde, drifting. O, to jest plaża. Aha. Słoneczka spadł. Nie, to jak się dochodzi? Zostaje tam. O, to jest właśnie wyspa ze stateczkiem, proszę bardzo. O, zobacz, o ten stateczek mi chodziło. Okay. Gdzieś tu jest na pewno. A to jakaś inna wyspa może jednak. Ale to jest gdzieś jakiś drugi hotel pięciogwiazdkowy, więc ja bym chętnie tutaj sobie w tym hotelu coś tego jest. Uuu, a ciekawe jak się wpadnie w tego, w tornado, co się stanie. Bo chyba wszedłem w jakieś konwulsje. Chyba zjeżdżam. Uuu! Oja! Wybuchnę? Ło. O! A co to znaczy, że pokój ma drzwiczki z numerem 4 i ogień? Nie mam pojęcia. 4 ognie. O, ryba. Co to w ogóle jest? Ło, a można wpaść w ogóle w ten? W ten, co się obraca tornado? Jesteś też na pomoście jakimś? No jestem. Ale ty jesteś na samej wyspie co ja, czy gdzie indziej? Nie mam bladego pojęcia. Znaczy, ja jeszcze nie opuściłam tej naszej głównej. To ja jadę. Jedź. Jadę zwiedzać. O, tu jest rampa! Rampam-pam! Ups! O, shit. Tu jest samolot! Samolot. To jest lotnisko ogólnie, okej. Okay. I ten smutny, dziwny stateczek samochodzi. Jesteś na tej wyspie tutaj? Nie jesteś na innej, widzę, że o, rekin. Twój jest daleko. O, ścigaj rekina. Może da się z nim coś zrobić. O kurna, ale mam prędkość. Oj, coś myślę, że to mnie wywali. Ani trochę. Chyba straciłem. Ach, widzisz, a ty jesteś obok tej wyspy, zobacz, ze stateczkiem. O, ty jesteś obok tej wyspy ze statkiem. Tam właśnie chciałem, ale nie doszedłem. Właśnie tam chciałem się znaleźć. Happy Clam Resort, czyli radosna muszelka? To powinnaś wiedzieć, bo grasz dużo w tego. Nie wiem, co mówiłeś. Animal Crossing, Happy Clam. Tak się nazywa, sama muszelka. Ło! Widzę tego krabola! Krabol się... No nie! No byłaś już tak bliska, teraz się zrespisz obok mnie, czy nie? Nie. Ojo! A my tu dziabnęło. Ten krab, pseudo, wziął i mnie dziabnął. Bezpieczne gówno. A powiem ci, fizyka i grawitacja tutaj jakby jest kompletnie dzika. Trochę nie rozkminiam tej grawitacji na tym świecie. A co to? Jaka tam jest? Ty, a można tym jeździć? Czym? Tą kaczką? Gęsią? A pewnie to łabądź, więc świetnie nazwaliśmy. Gęś, łaczka. Kaczka. Łaczka, tak, łaczka. O, to jest jakiś człowiek to jest. Ten człowiek będzie chciał ode mnie. Patrz na paczkę. Co to jest? Use the trampolines? W ogóle wejść. Dlaczego ten kamień ma oczy? Użyj trampolin?
Jak miałem użyć kuku na trampolin, skoro to uciekło? O, jeszcze ode mnie ucieka. Stój! Przesyłko, stój! Ja cię muszę zanieść. O, patrz jak się ładnie popsuło. O! Albo się nakłada. O! Co się wydarzyło? Dlaczego widać część mnie na twoim ekranie? Jest to fascynujące. Tak. Cześć. Ja właśnie mam jakieś takie dziwne... Trampolina! What? Co we mnie wjechało? O! Czy to ten głupi rekin we mnie wjechał? Nie wiem. Osiema. Pojawiłem ci się na twarzy. Ogólnie tam były trampolinki jak odpalę. Poczekaj. Nie, zanim skoczysz! Czemu skakałaś tak do wody po prostu? Tam była trampolinka. O, burza pieskowa. Ale najgorsze to, że ta paczka jakoś ucieka. O, banan! Gdzie banan? O, faktycznie. Ja bym to inaczej, co innego zobaczył tam, ale... Wow! Dobra. Oczywiście nie mam paczki, ale umiem trampolinować. Juhu! I do wody oczywiście. A jak mogłoby być inaczej? Moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć. Dziękuję wam serdecznie za ten popis lam i dziwnych akcji w Totally Delivery Service Ultimate, czy jak się nazywa ta gra? Totally Reliable. Reliable. Totally Reliable Delivery Service. Jaja ból. Tak. Jaj. Jest szansa, że to było nasze ostatnie spotkanie tutaj, chyba że uda mi się namówić... Na pewno. No właśnie, chyba że uda mi się namówić Szynkę na jeszcze jedno spotkanie, albo wy namówicie ją w komentarzach. Nie, naprawdę są fajniejsze. Także widzicie, to było podsumowanie. Dobrze, oto, a żeby było konstruktywnie. No, chłopie, zasłaniasz mi przejazd. Co ci się najbardziej w tej grze nie podoba? Jest taka toporna i kompletnie nie czuję... celu tej gry, a samo eksplorowanie to wolałabym, żeby było w takiej formie jak Human Fall Flat, gdzie to rzeczywiście jest śmieszne, a tutaj to jest śmieszne czasami. Śmieszne czasami? Czasem coś się wydarzy ciekawego albo śmiesznego, ale ogółem no jakby... W tej grze można robić głupotki przede wszystkim. No niespecjalnie mnie to jara. Okej. Okay. Ma prawo oczywiście. Na lewo też. Uwaga, lecę! Tyle ci powiem. A co zrobiłaś? Samobójstwo. Dobra, to ja lecę gdzieś i arcy się rozwalę. O coś mam się rozwalić? Może o tamten most. Dobra, zobaczcie. Spróbuj przylecieć przez to sam środek. Przez sam środeczek. Proszę bardzo. Uwaga! Perf! What? I to kosza! Jakbym wylądował w tym koszu na śmieci. O Boże, to byłby najlepszy koniec odcinka w historii wszystkich właśnie kanałów. Właśnie się utopiłam, mając wodę po kolanka. Aha. Widocznie aż tak bardzo nie lubisz wody. A tymczasem serdeczne dzięki. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Hearts, Party, Supply. To jest moja dewiza na koniec tego odcinka. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia. Cześć!